Utonął w traktorze. Do tragedii doszło wczoraj w Kuźni Nieborowskiej w powiecie gliwickim. 75-letni knurowianin wpadł z traktorem do stawu. Niestety mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować rolnika. O szczegółach dramatycznego zdarzenia opowie rzecznik gliwickiej komendy Marek Słomski. Mężczyzna, 75-letni mieszkaniec Knurowa, przemieszczał się traktorem wzdłuż grobli. Świadek, który widział to z daleka, w pewnym momencie stwierdził, że traktor jechał przed chwilą, teraz go nie widzi. Pobiegł na to miejsce i zauważył, że w wodzie kołami do góry znajduje się właśnie traktor. Wszczął natychmiast alarm, powiadomił wszystkie służby, gdy na miejsce przyjechali strażacy, straż pożarna, policja. Mężczyzna już był wydobyty z wody, niestety już nie żył. Prokurator, który też przyjechał na miejsce, zarządził sekcję zwłok, która pozwoli nam wyjaśnić przyczyny zgonu.